witam was ponownie. Moi mili, nadszedł czas chyba na to, aby zmierzyć się z tym bossem, ale ja użyłem kuku człowieka. Chciałem jej nie używać w sumie, bo to będzie nasza pierwsza próba, zapewne zginę, no ale mam ich aż 87. Teraz 6, bo jedno użyłem właśnie teraz. I wymieniłem pierścienie. Co ciekawe, dopiero teraz, kiedy ukończyłem podstawową wersję gry. Do tego jesteśmy już w końcówce drugiego z 3 DLC i ja dopiero teraz się zorientowałem, że cały czas mogłem wymieniać zawsze pierścień na walkę z bossem. A chodzi mi konkretnie o kamienny pierścień, bo on zmniejsza równowagę przeciwnika. To się przydaje ale na eksplorację ogólnie lokacji i normalnych przeciwników, bo bossa ja raczej z równowagi nie wytrącę. Tak więc to było bez sensu, że ja go w ogóle nosiłem. Wymieniłem ten pierścień na pierścień życia plus 3, bo dzięki niemu mamy prawie aż 300 życia więcej. Zobaczcie sami, ile mamy życia. Mamy tyle. Zresztą nieistotne, zobaczcie teraz, bo będzie różnica. Tyle życia nam dodało. Prawie 300, uleczmy się. Ten pierścień może nam uratować nieraz życie. Także to jest bardzo przydatne. Tego nie będę ściągał, bo on także nam dodaje wszystkiego po trochu. I co ciekawe, pierścień lwa. Powinienem go zawsze właśnie ściągać na eksplorację, bo on się aż tak bardzo nie przydaje raczej na walkę z normalnymi przeciwnikami, a znowu na walkę z bossami już owszem. Tak więc te pierścienie to są nam takie bardzo potrzebne na bossów. To nam daje więcej obrażeń, to też. To nam daje więcej życia ogólnie. No a to więcej wszystkiego po trochu. Troszeczkę mnie boli, że nie mogę założyć jednego, czyli tego pierścienia. Bardzo by on się chyba przydał. Aha, dobra, nieważne. Coś mi się pomyliło. Bardzo by się ten przydał, no ale... No niestety. Nasz bohater ma tylko 4 palce. Tak, jak zwykle. Jak zwykle narzekam na naszego bohatera. Kurczę. Przypomniało mi się, że tutaj wychodzą ci dwaj wielcy przeciwnicy. W takim razie chyba będziemy musieli pobiec do przodu czym prędzej. Ja się zastanawiam, czy nie wziąć... Kto to jest? Eli o stalowym sercu. Czy nie przyzwać Eli? Aha, ona będzie walczyć pięściami. Świetnie. Czy jej nie przyzwać? Zauważyłem właśnie, że jak się nikogo nie przyzywa, to bossa łatwiej pokonać, bo ma mniej życia, no ale to i tak jest pierwsza próba. I tak pewnie zginę. Muszę się nauczyć, jak on walczy, tak więc na, może przyzwiemy. No niech będzie. Nie wiem, po co to zrobiłem. To i tak pierwsza próba lodziska. Myślę, że ściągniemy to, bo i tak nie będziemy raczej walczyć włócznią. Będę walczył raczej tym. Plus będziemy mogli użyć, na pewno nie bomby, ale buffa na broń. Tylko jakiego? Nie wiem, może to mamy 3. Tak więc chyba się zbafujemy przed walką. Dobra, lecimy. O Jezu, Jezu! Biegnij! Gdzie jest mgła? Tutaj. Zdążyłem. Halo? A, czyli tu mamy chwilkę, tak? Zanim boss wyjdzie. Zobaczmy, gdzie on jest. Panie bossie, tutaj.
Kurczę, jeszcze nie wiem, jak on walczy. Robi? Ups. O cholera. Wow, moi drodzy, ja nie wierzę w to, że mi się udało. Jakim cudem, ja się pytam? O nie. Nie. Zostaw mnie. Coś słyszę. No tak, koronę tutaj mamy. Ludziska, normalnie nie wierzę w to. Nie mogę wyjść z podziwu. To miała być tylko próba nauczenia się jego ciosów, a poszło dosyć sprawnie. A w takim razie ściągniemy to... Kurczę, ja już zapomniałem, co ja miałam nosić. Pierścień kamienia na razie weźmiemy, bo to będzie na normalnych przeciwników. A tutaj... Co my mamy, bo ja już zapomniałem. Dobra, moi drodzy, tak chyba to zostawimy, czyli jednak ten pierścień życia tutaj. Tak jest. Kiedy zginę, to muszę zamienić pierścień życia na... Tak, żeby mi się nie myliło. Zróbmy to tak. Bo tutaj zawsze daję pierścień spętania, czyli pierścień życia, jeżeli nie jestem pusty. A tutaj... pierścień kamienny. Okej. Okay. Tak to będzie wyglądało. Korona starego żelaznego króla. Ciepła korona. Przez chwilę myślałem, że coś tam się poruszyło. No tak, bo tam wszedł ten przeciwnik. Szlak. Szlak, no.
Czy my coś możemy zmienić w tym momencie? No chyba nie bardzo. No okej. Panie, czego pan tutaj szukasz? Ja nie chcę z tobą walczyć. Ja nie chcę z tobą walczyć. Shit. Ten wrócił. Spadamy stąd, spadamy stąd. No i udało się, moi drodzy. W takim razie ja myślę, co zrobić. Ja chyba pójdę wydać te dusze i... Co zrobimy następnie? Następnie... Gdzie jest tu DLC? Aha, to jest to. Dobra. Następnie wrócimy się... tutaj. Bo chyba jeszcze wszystkie miejsca nie zwiedziliśmy, tak. W takim razie, moi drodzy, ja wracam do Majuli i zrobimy cięcie i widzimy się potem z powrotem tutaj, w tym DLC. No i witajcie, moi drodzy, ponownie. Wracamy po cięciu, wydałem duszę i jak widzicie, mamy zbroję z tego bossa, którego pokonaliśmy. Wygląda naprawdę fajnie, prawda? Mi się podoba. Taka czarna. Tam za bardzo świeci, widzicie? Elegancka zbroja. Bardzo ładna. Teraz wam pokażę. O, możecie sobie przeczytać. No i tak to wygląda, aczkolwiek ona chyba nie jest aż tak silna. To znaczy, czy ja wiem? Bo to jest ulepszona na plus 10, prawda? No ale ma 40 wytrzymałości, tak, dużo większa wytrzymałość jest tejże zbroi chociażby. No nie wiem, na razie myślę, że pogramy sobie z tą, bo mi się po prostu podoba. Od co? Jaką mamy teraz obronę? No kiepską. Kiepską, ale trudno. Gramy. Gdzie my teraz mieliśmy się udać? Gdzieś na górę, prawda? To jedzie na dół. Chodźmy tędy. Tutaj jest winda. Czy zdążymy? Czy zdążymy? Zdążyłem. Ledwo. Tam byliśmy. Tu byliśmy chyba, tutaj... Tam mamy wjechać, tak, już pamiętam. Ale zobaczmy, bo gdzieś tutaj jeszcze są windy, tak jak chociażby ta. Ale tutaj byliśmy. Czy tam jest winda? Chwileczkę, bo ja się zaczynam gubić. To jest inna winda. To ta, co jedzie w dół. Okej. Czy tamta jeździ? Tamta nie jeździ. Dlaczego? Bo ja wiem, że coś tutaj podobno pominąłem. Z windami związanego. No ja nie widzę tutaj ludziska innych. Chwileczkę. Czy ja tam byłem? No na pewno tam byłem. To co mi tu ktoś pisał? Kłamstwa. Nie wiem. Niestety nie wiem, ludziska, bo tu się można pogubić. Świetnie. Świetnie. Tak to się kończy, moi drodzy. Ale teraz być może i dobrze, bo... Zobaczmy, ile mamy życia w tym momencie. Tyle mamy.
z pierścieniem życia, a jeżeli ja wymienię pierścień życia na spętania, gdzie on jest? Gdzie jest pierścień spętania? Tutaj. Jest gorszy. Czyli po jednej śmierci wciąż pierścień życia plus 3 daje nam więcej, tak. To jest ciekawe. To jest ciekawe. No dobra, ja nie wiem, ludziska, co mi ktoś mówił o jakiejś windzie. Że ja niby gdzieś coś pominąłem. Tutaj chyba coś jest. Tak. To mi też ktoś właśnie powiedział i nawet mi pokazał screena z tym. Co my mamy tutaj? Skóra pustego. Czymże jest skóra pustego? Zobaczmy, czy to jest... A, tak, to jest hełm. A! No dobra. Tak, wyglądamy cudownie, prawda? Z taką twarzą. A, czyli ten hełm po prostu działa tak samo jak... Gdzie to jest? Tutaj to. Tak, 1000 odporności. Na... Jak to się nazywa? Przejdź na prawo, dziękuję. Na odporność na klątwę, o tak. Czyli odporność na klątwę. A właśnie nasza nowa korona. Zobaczmy. Okej. Ciekawe. No to lecimy dalej. Gdzie to jest? Nie chcę zginąć teraz w głupi sposób. Od windy. Halo, halo, tutaj. Jedziemy na górę. Tam byliśmy. To nam się udało otworzyć. No właśnie, to jest nowe miejsce. Tam jest śmierć. Wow, to była ściana jakaś. Cholera. Ups. Panie, nie ma takiego leczenia. Jakże to? A nie, mam klejnociki. Myślałem, że ich nie mam wyekipowanych, ale mam. A, tu byliśmy kiedyś. Tak jest. Tu my byli. To możemy zniszczyć, bo bossa już pokonaliśmy. Tak więc nasze kliny już nam się do niczego nie przydadzą. Ile mamy? Dwa te kliny. Aha, dusza, no właśnie. Ciekawe, ile ja potrzebuję tych dusz. Mamy 9. Jeżeli 10, to... A nie. Pamiętam, że jedna była na początku i jedna była jeszcze w tym miejscu, gdzie... Nie wróciliśmy tam, co mnie zaatakował gość taki, co zbiegł na dół. Ciekawe. Panie, co pan tutaj szukasz? O mój Boże! Świetnie. Nie wiem, dlaczego ja to zrobiłem. Dzień dobry. Cholera.
Mamy jednego. Drugi pan dostał backstaba. Troszkę mało mu to życia zabiera, no ale trudno. Jeszcze raz, świetnie. Udało mi się nas troszeczkę ich przechytrzyć tym, że na windę wlazłem. Bo reszta uciekła, a tylko dwóch tutaj zostało. Całe szczęście ci chyba mają mniej życia niż ten pierwszy, co tutaj był. Ten pierwszy był chyba jakiś głównym. Ci są coś chyba tacy pomniejsi. O Jezus Maria, wystraszyłem się. Chłopie, wystraszyłeś mnie. Elegancko. No, skubany. Ha. Nie ma tak Stanloka komuś zrobić. Witam pana. Został pan sam. Nieudany backstab. Jemu też nie wyszedł. Ha, ha. Co pan zrobisz, jak nic pan nie zrobisz? To jest ta zbroja, co raz widzieliśmy, no właśnie, z tamtego balkoniku, okienka, zwał jak zwał. To wyglądało jak ściana, którą da się otworzyć, ale myliłem się. Tamtędy przyszliśmy, tak? Więc co jest tutaj? Ognisko. No użyjmy, nie wiem po co, ale użyjemy. W takim razie, zobaczmy. Wspomnienie króla. Kolejne wspomnienie, tak? Czy to jest wyzwanie? Bo zawsze to tutaj po bokach jest przy wyzwaniach. Mam nadzieję, że to nie jest wyzwanie, bo nie wiem, czy mam ochotę. Nie można zbyt długo, no nie, to jest na czas. Halo? O. Panie, chodź pan. Kurczę, tu wszędzie te salamandry są. Wygląda na to, że mamy ich na 4 ciosy. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Czy pan... Nie, nie przyjdzie do mnie, bo nawet trafić go nie mogę. Tam ktoś jest. Jeszczurki nic mi nie robią, z tego co widzę. Chłopie. Zapraszam. Czy mógłbyś biegać prosto? Dobra, już lepiej nie ryzykować. Świetnie. Koleżko, zapraszam ciebie także. Headshotem. Ciekawy, ile obrażeń będzie mu zadawał nasz rapier. No cóż, myślę, że było dużo łatwiej, szybciej. Przede wszystkim. Się tam nie ruszaj. Tam jest ich dwóch. Dobra. Najpierw tego. Ups, nie chciałem. Przepraszam. To jest kapitan. Ała.
Czemu on mnie bije z pięści? No okej, udało się. Rękawice. Tego raczej nie podniosę teraz, bo tutaj te jaszczurki są. Chociaż czekajcie. Mam nadzieję, że to nie zna czas. O Jezus, nie? A, dobrze się odwróciłem. A to ciekawe. Na 3 ciosy. Mi się zdaje, że więcej ciosów potrzeba na zabicie go za pomocą... Chwileczkę. 359. A to? 392. Czy my teraz faktycznie zabijamy te salamandry tak szybko? Kiedyś tak się męczyłem z nimi. No cóż, wyższy level postaci, prawda? Robi swoje. A, pusto. Dzień dobry panu. Przetestujmy coś. Na 4 ciosy go mamy. O, czy zdążę? Chyba zdążyłem. Dzień dobry. Niczego nie wydropił, no. Wydaje się być czysto. Jak to dobrze, że się odwrócić nie mogą. Aha, nic mi nie dało, że to wróciłem. Jednak tutaj muszę zaskoczyć, tak? Czy to będzie pułapka? Nie. Wiecie co? Uleczmy się, bo ja się boję. Uleczmy się, bo ja się boję. Ja tam go widzę, widzę go. Proszę pana. Ja pana widzę. Bye bye. No nie. Po co ja to zrobiłem? O cholera. Ktoś tam się wzruszył, ale nie przyszedł do mnie. Jednak ten pan wygląda na to, że do mnie przyjdzie. Albo i nie. Patrzcie, no jak przybiera nóżkami. Bye bye. Jeszcze jeden. Ten się zmieścił. No proszę, więcej ich tu jest. Dzień dobry panu. Czy jeszcze ktoś się tutaj chowa? Nie wygląda na to.
A cóż to się tutaj dzieje? A, okej. Okay. Czyli musimy zejść na dół, bo ktoś mi tutaj strzela. Chyba tędy, prawda? Dojdziemy do salamandry. Albo i nie. Tam siedzi. Halo, halo? Czy ktoś tutaj się czai na mnie? Wciąż nie. Nie widziałem tamtego. Ale w tym momencie mnie to nie interesuje. Tu widzę przeciwnika, a tutaj też widzę przeciwnika. Chodź tutaj, chłopie. No dobra, nie to nie. A jednak wyszedł. Dobra, z tamtym sobie damy już radę bez problemu, bo jest jeden. No to nie wyszło. Teraz chodźmy zabić salamandrę. Pęknięta kula, to jest do niczego mi nieprzydatne. Czyli byliśmy tam, ale musimy tam wejść jeszcze raz, bo niestety nie wziąłem przedmiotu, który tam był, a mnie ciekawi, cóż to jest za przedmiot, rzecz jasna. Bliźniacze ostrze plus 7. Ciekawy. Być może kiedyś spróbuję go poużywać nawet. Tak dla picu, tak dla jaj. Proszek naprawczy. A co tam było? Nic. Chociaż proszek naprawczy wcale nie jest takim złym przedmiotem, bo jakbyśmy kiedyś mieli problemy z wytrzymałością, to on by nam pomógł. O. Słyszę tam, moi drodzy, podejrzane dźwięki. Co tutaj zrobić? Wydaje mi się, że tam będzie boss, wiecie? Dlatego też właśnie przygotujemy się. Zabieramy to, a użyjemy pierścienia jakiego? Kurczę, ja już zapominam wszystko. Tego lwa. Co ja wymieniłem? A no tak, pierścień kamienny. Ale moi drodzy, ja tak myślę, że być może tutaj zakończymy ten odcinek, czy spróbujemy raz? Nie, dobra, spróbujemy. Dlaczego ja nie trafiam w niego?
No to po mnie. Bardzo zły timing. No cóż, ten boss był dosyć dziwny. Nie spodziewałem się, że taki boss tam będzie, dosyć szybki. I miał takie ciosy dziwne jakby z opóźnieniem, nie wiedziałem jak go unikać do końca. No nic, myślę, że będziemy go rozgryzać już w kolejnych filmach. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach.